Państwa bardzo serdecznie w to słoneczne, upalne, wczesne popołudnie na naszym trzecim festynie rodzinnym w Terebeli. Powoli ten nasz festyn staje się taką doroczną tradycją i uważam, że bardzo dobrze, bo chyba bawiliśmy się poprzednimi razy fajnie. Ci, którzy byli, to na pewno pamiętają, a ci, którzy są po raz pierwszy, na pewno się dzisiaj o tym przekonają. Oprócz występów artystycznych przygotowaliśmy dla Państwa też inne atrakcje. Pamiętając o najmłodszych, przygotowaliśmy szereg konkursów z upominkami dla dzieci, ale też dla dorosłych. Także zachęcam wszystkich do brania udziału, bo naprawdę będzie się tutaj działo. Konkursy poprowadzi pani Anetka ze swoją ekipą. Chciałam też, proszę Państwa, z wielką nieśmiałością i coraz większą tremą zdradzić pewną niespodziankę, że w tym roku również i my, jako koło gospodyń i przyjaciele, przygotowaliśmy małą scenkę z innych atrakcji. To wspomniane dmuchańce, które tutaj odwracaliśmy. Są to zjeżdżalnie całkowicie za darmo dla dzieci, także proszę korzystać, może już będzie trochę chłodniej tam na nich zjeżdżać. Przy placu zabaw tutaj z tej strony mamy kącik dla dzieci, który przygotowała pani Anetka. Można kolorować w postaci z bajek. Jest stretch do malowania, także tutaj, żeby maluchy się trochę zajęły. Są też do nabycia tam z tyłu lody, wata, popcorn i gastronomia oraz stoisko z piwem dla dorosłych. Są stragany z zabawkami, także trochę uciechy dla naszych najmłodszych. Oraz oczywiście jest nasze stoisko koła gospodyń wiejskich Terebela, gdzie przygotowaliśmy i serwujemy pyszne jedzonko. Następna rzecz. Przed świetlicą zagościli nasi miejscowi pasjonaci motoryzacji i motocykliści. I jest tam też pewna dębowa beczułka, która wykonana specjalnie na dzisiaj przez moich niezawodnych majstrów, czyli mojego tatę i mojego brata. Także wielkie brawa od razu dla nich. I koniecznie trzeba tam zajrzeć, zobaczyć, co ta beczułka w sobie kryje i co autor miał na myśli, tak? Są też z nami strażacy OSP Witulin tam z tyłu. Ja ich nie bardzo widzę, ale są. Którzy zaprezentują nam swój wóz strażacki. Można będzie tam zajrzeć, dotknąć, zobaczyć, jak tam się jeździ, trąbi i tak dalej. Jak taki wóz wygląda po prostu od podszewki. Czekamy również na OSP Słowacinek, który zafunduje nam kąpiel w pianie, ale to trochę później. A wieczorem oczywiście przewidzieliśmy tańce, także proszę dotrwać, żeby razem się pobawić. Także trochę tych atrakcji mamy. Zapraszam do korzystania i do wspólnej zabawy. Już kończę, tylko jeszcze koniecznie muszę paru osobom podziękować, bo może dla innych wydaje się, że to jest taki zwykły festyn, ale dla nas to jest wielkie przedsięwzięcie, jako dla Terebeli. I no niestety nic samo się nie zrobi, potrzeba do wszystkiego rąk do pracy i oczywiście chęci. Dlatego bardzo, ale to bardzo dziękuję tym, na których zawsze mogę liczyć i którzy włożyli najwięcej wysiłku w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Cieszę się bardzo, że mogę być tu dzisiaj z wami, w tym wyjątkowym miejscu, na drugiej edycji festynu rodzinnego. To doskonała okazja, kiedy... Na trzecim? Na trzecim. To doskonała okazja, kiedy możemy ponownie spotkać się i cieszyć się wspólnie dobrą zabawą, jedzeniem i rozmowami. Rozmowami wśród znajomych, przyjaciół i rodziny. A rodzina to coś najważniejszego. To są osoby, które są z nami przez całe życie. To osoby, które towarzyszą nam zarówno w tych dobrych, radosnych, jak i trudnych chwilach. Drodzy Państwo, wiem, że organizacja tego festynu wymagała dużo pracy i zaangażowania. Jest to dobry moment, żebym mógł podziękować za zaproszenie i pogratulować organizacji tego festynu. Dziękuję bardzo pani sołtys, Małgorzacie Michaluk i dla całego koła gospodyń wiejskich za organizację tego dzisiejszego wspaniałego festynu. Proszę o brawa dla nich. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że mogę kilka słów powiedzieć do Państwa, chciałbym w imieniu wójta, jak i swoim i całego kierownictwa urzędu zaprosić Państwa
na dożynki gminno-parafialne, które odbędą się 27 sierpnia w Rakowiskach. Serdecznie wszystkich zapraszam. Przez góry doliny, przez góry doliny, do ładnej dziewczyny. Przez góry doliny, przez góry doliny, do ładnej dziewczyny. Thank you.